No witam pięknie moich kochanych widzów. Moi drodzy, mamy poniedziałek. Mam nadzieję, że wszyscy stali prawą nogą i że dzionek wam się dobrze zaczął. Mi dzień zacznie się na pewno bardzo dobrze, ponieważ jadę do Maca i zjem śniadanie z McDonalda. A dokładnie zjem ofertę Maty, która została dana dzisiaj do McDonalda o godzinie 10:30, więc postanowiłem, że kupię kilka takich zestawów, przywiozę do domu i cała ekipa będzie się ścigała ze mną, kto pierwszy zje taki cały zestaw. Oczywiście osoba, która jako pierwsza to zrobi, wygrywa 100 zł. Sam osobiście uważam, że to jest jedna z lepszych współprac McDonalda, więc jeżeli uważacie tak samo jak ja, no to zostawcie łapeczkę w górę, a my lecimy do Maca. Moi kochani, jestem już w aucie z moimi rywalami. Siema. A z przodu najgrubszy rywal. Hello. Nie wiem, czy wiecie, ale będziemy się ścigali. Jak myślicie, kto zwycięży? Kto ma kto jest najgłodniejszy dzisiaj? Ja dzisiaj jestem wilka, bym zjadła. Nie wilka, tylko słonie z kopytami się mówi. Słoń w ogóle ma kopyta? Co ma słoń? Paznokcie. Słonia z paznokciami, Klaudia by zjadła. Słoń ma trąbę. Okazało się, że można kupić tylko jedną ofertę w aplikacji, rozumiecie to? Więc musimy coś tutaj zahachmęcić, bo chcemy troszeczkę tych zestawów kupić. No i zobaczymy, czy nam się uda. Więc będę was nabywał, co relacjonował z From Boston, Massachusetts, Krystian Śmiech. Jeszcze 3 km zostały, a już kolejka do Maca. Panie kierowca, damy radę jakoś przeskoczyć to? Nie wiem, czekaj, może ruszę tędy, wiesz? Poboczem. Standardowo. Spójrzcie, widzę, jakie po drugiej stronie kolejka do Maca. Sami ci podrabiacze, potwierdzacze. Jak pod tym filmem zostawicie 20 tysięcy łapków, to ja idę rapować z Klaudią. Co? Do Maca. Ja ci będę beatboxować. Tak. No. Dokładnie tak, więc zostawcie łapkę. Wjeżdżamy do Maczka Robaczka, widzowie, tam już, patrz, idą po nasze zestawy już, chamy. Zostaw zestaw w spokoju. I pierwsze zestawy pana Matczaka stoją tutaj. Jestem ciekaw tylko, jak to wygląda. Zostaw. Dobra, już zostawiam. Smacznej maczy, widzowie. Siema. Krystian, jesteś sobie też? I kolejne dwa, oczywiście. Czyli już jest 7. Dobrze, moi kochani, jesteśmy już w domu. To co, może spróbujemy na początku, jak smakuje Maca, bo jestem najbardziej tego ciekawy. Uwaga, 3-4. Wow! Co to jest? Herbata z... Z mlekiem? Z kawą? Pistacjowym jakby? Nie, to jest wanilia. To jest latte, więc to musi być latte. Jaki to ma kolor? Zielony. Zielonkawy taki. Nie smakuje mu. Nie lubisz? Smakuje. Pyszna. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy wam smakuje, czy też nie. Czy jesteście Team Rogalik i Klaudia, czyli Team Rogaliki. I pamiętajcie, smacznej maczy i dokończcie w komentarzu. Tak jest. Czy Team Farelki. Robimy pierwszą rundę, gdzie będą rywalizowały ze sobą pierw dziewczyny. Trzeba zjeść burgera, wszystkie frytki i wypić całą maczę. Ja wiem, że Klaudia jest na maksa głodna, więc mam małe szanse. Także lecimy z pierwszą rundą. Gotowe? Nie. 3, 2, 1, start. To może ja tutaj będę w tle komentował. Mm-hmm. Pamiętajcie, że w tym burgerze znajdują się aż 3 kotlety. I ekstra ogórka nie dają. Dalej są 2 albo 1. Za dużo mięsa. Ja mi już tutaj to mięso stanęło. Możesz maczą popijać. Dobra. Więcej ogórka niż zwykle. Mogę wyjąć ogórka? Nie. Ale ja nie lubię. Jak można nie lubić ogórka? Zostaw to. Chcesz mnie zabić? No dawajcie, jedzcie to, na co wy czekacie? Nie dajcie tak szybko! Widzisz, nawet i Maca smakuje. Nie! Wydaje mi się, że tutaj Klaudia chce wyjść na prowadzenie, zabrała frytki JJ-ce. Oddawaj frytki. JJ zada jako pierwsza hamburgera, super. Teraz Klaudia dokończa już frytki. Dobra, kończę z tobą. Kończysz? No, ładnie, Klaudia. Proszę na końcu pudełko wysypać. No i uwaga, tutaj ostatnia prosta. Klaudia, pokaż, ile masz fryteczek. No, 6 sztuk moich. Widzę JJ-ka, już tam też widzę. O kurczę, troszeczkę więcej, jest 8. No dobra. No, trzeba jeszcze wypić maczę całą.
Ej, ja nie sądziłem, że będzie aż takie ciężkie. My tutaj z Draganem sprawdzimy, że będziemy się męczyli, żeby to zjeść jak najszybciej, a nigdy jeszcze nie jadłem zestawu na czas. Jak tam dojdzie, idzie? Klaudia, jak idzie? Ile, połowa już jest, czy nie? Woo! Czyli tejka? Jako pierwsza? Pokaż. Dobra, sam lud został. Frytków nie ma. Gratuluję, mamy zwycięzczynię! Widzisz, Klaudia? Macza cię niestety zmiotła z powierzchni ziemi. Ale i tak dobrze było, przegrałaś o jakieś, nie wiem, pół sekundy. Idę wymiotować. Dobra, czas na drugą rundę. Czas na rundę numer dwa. Farel kontra rogalik. I powiem wam, że te burgery nie wyglądają apetycznie jak zawsze. Czemu zawsze cheeseburger musi wyglądać jak jakiś zdeptany kapeć? Nie wiem. Zawsze tak jest, nie? A Big Mac jest ładny. Ale zawsze a maestra smaczny to już jest. W ogóle. Zawsze dobra, smaczny. 3, 2, 1. No, jest suchutkie. Strasznie. Jak pięta Mojżesza. On ci tak jak... Nie mogę ci dać, nie mogę. Ale mega smaczne, nie wiem co te dziewczyny mówiły. No. Stary, nic tak nie zapycha jak ten cheeseburger. Potrójny, przegięcie. Żyłem w swojej karierze potwórnego makrojala, więc... No, wiesz jak jest. Dobrze wam idzie. Dzięki. O! Dobra. Przepchałem się maczą, bo byłem tak zapchany. Dobra. Gruby się nie dostał? Mhm. Musisz popić. Dobra. Niedobre to jest. Ducha. Chyba. No właśnie widzę. Ja po trzy. Więcej nie mogę. Jest grubo. No to się stało. No z grube przegięcie, stary. Chyba. Ty nie popijesz się, zapchałeś. Ja sobie to przepchałem trochę, bo dziewczynka tu stoi. Nie spodziewałem się. Kończyłeś? Ale możliwe. Pomóc ci? Popijasz, to nie fajne. Bez popijania. Skończył. And the winner is Krystian. Nawet nie zdążyłem połowy frytek zjeść. Także moi kochani, co mogę powiedzieć? Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, było smacznie. I zastanawiam się tylko jedno, gdzie są jakieś ładne opakowania? Zastanawiam się tylko jedno, kto to wszystko posprząta? To drugie, gdzie są te naklejki, które miały być obiecane? No właśnie, nie ma ich. Nic nie dali. I o co tutaj chodzi w tym McDonaldzie? No może to się jeszcze zmieni, pojedziemy jutro, pojutrze, jeszcze raz na ten zestawik. Wiem, kto to posprząta. Joystick MATA oficjalnie pozamiata. Mata tutaj oficjalnie pozamiata. A ja wam dziękuję jeszcze za oglądanie. Wbijajcie do Rogalika, do Iwi, do JJki, do Klaudii, która leży i do Gorewa po tej maczy. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.